W myśl ustawy o samorządzie gminnym wójt co roku ma obowiązek przedstawienia radnym raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Z tego obowiązku wywiązał się wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, ponieważ na ostatniej, 20. sesji Rady Gminy zapoznał radnych i zebranych mieszkańców z raportem o stanie gminy za rok 2019. Jest to obszerny dokument, w którym omówione są niemal wszystkie aspekty życia w gminie. Szanowni Państwo, no głównym celem gminy jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności. To o tym musimy pamiętać. Zarówno ja, jak i Państwo musimy wspólnie dążyć właśnie do osiągnięcia tego celu. Żeby ten cel zrealizować, musimy działać w sposób odpowiedzialny. Oczywiście musimy pamiętać również o tym, żebyśmy pozyskiwali środki, które są w zasięgu naszej ręki, żebyśmy jak najwięcej wprowadzali środków do budżetu. Pamiętać musimy również o różnego rodzaju oszczędnościach. Do tego również tutaj apeluję do Państwa właśnie w tym temacie. Ja pozwolę sobie pokrótce tylko przypomnieć najważniejsze inwestycje, najważniejsze sprawy, które w tym raporcie są. Państwo na pewno przyjrzeliście ten raport, bo to jest naprawdę sytuacja, sprawa bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o jego zawartość. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem raportu o stanie gminy. Tych Państwa, których interesuje zawartość raportu, odsyłamy na stronę Urzędu Gminy w Kościelcu, gdzie wkrótce zostanie on opublikowany w wersji cyfrowej.